Witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu, to Ida Wysocka. Zapraszam Was na czytanie Praca, finanse, rozwój osobisty, prognoza na najbliższy miesiąc. Trzy opcje do wyboru. Numer 1, tarot Księga Cieni, dwójka tarot Skrzatów i numer 3, tarot 78, czyli wybieracie swoją opcję. Dziękuję wszystkim, kto jest ze mną, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. Kto mi wspiera, to wszystko niesamowicie pomaga. Jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. I zaczynamy od jedyneczki. Dla wszystkich. Kto bierze jeden? Ogólna energetyka na najbliższy miesiąc, jeżeli chodzi o pracę. Kontakty międzyludzkie, jak to będzie wyglądało? Kontakty międzyludzkie. Sfera finansowa. Finanse. Rozwój osobisty, jeżeli chodzi o pracę. To weźmiemy kartę też na rozwój duchowy, na nasze lekcje doświadczenia, ponieważ nasza praca to też w większości też nauka dla nas. Tak? To, czym my się zajmujemy, wykonujemy nasze przeznaczenie, naszą misję na tej ziemi. Więc tutaj pod kątem duchowym też bardzo ważne patrzeć na sprawy powiązane z pracą. Zapytamy też karty, co dobrego, co pozytywnego, co Was pocieszy, jeżeli chodzi o pracę, co dobrego. I co w negatywie, tak? Co negatywnego? Na co uwagę zwrócić, tak? Być może czegoś nie robić. Rozkład jest gotowy. To weźmiemy później jeszcze w karty rady. Znaczy, centralna karta pokazuje ogólne tendencje, ogólną energetykę, też wasze samopoczucie, podejście jakby do pracy. Królowa. Ognia w tej talii, chyba ta karta się nazywa. I tutaj tak, albo za dużo człowiek ma dookoła siebie, tak. Też ta karta może świadczyć o strachach, o niebezpieczeństwie. Człowiek ma za dużo albo roboty, albo za dużo chce robić i coś go blokuje, taka energetyka. Też pokazano, że za dużo spraw, za dużo jakichś rzeczy i człowiek nie nadąża być może. Tak jest pokazane. U niektórych zwyczajnie u Was może być zamieszanie i strach podczas wykonywania Waszych obowiązków, jeżeli chodzi o pracę. Znaczy, relacje międzyludzkie też, bo to jest bardzo ważne. Praktycznie w każdej pracy mamy do czynienia z ludźmi, jeśli nie na żywo, to online. I tutaj karta bardzo takie komfortowo wyszły. Karty, mimo tego, że tutaj być może u kogoś nawet strach, jakiegoś zagrożenia od zewnątrz, to tutaj karty pokazują wszystko zgodnie ze sprawiedliwością. Jeżeli jest na danym etapie coś nie w porządku, na przykład jeżeli jakieś kontakty międzyludzkie nie są fajne u Was, to tutaj przy karcie sprawiedliwość. Nie, tutaj nie jest sprawiedliwość, tutaj sąd ostateczny.
może uregulować się taka sprawa, może nadejść prawidłowe rozwiązanie, prawidłowe też podejście, to też pomoc wyższych sił w tym, co wy robicie. Tutaj pokazano, że siły was wspierają, wszechświat was wspiera. Też taka komfortowa pozycja, być może tych kontaktów albo mniej, albo no jakby człowiek nie za bardzo o to się troszczy. Czyli u was tutaj będzie czas na siebie, na zajęcie sobą bardziej. Też u niektórych pokazano, że u was zwyczajnie może być czas na odpoczynek, tak, po czwórce mieczy. Jeżeli na przykład praca nawet powiązana, gdzie są duże ilość ludzi, to albo mniejszy ruch, albo nawet możliwość sobie zrobić przerwę. I tutaj czerpanie z tego przyjemności, z tej przerwy. Koncentracja na sobie, na swoich jakichś procesach takich. Znaczy następne u nas dwie karty pokazują sferę finansową. Sferę finansową i tutaj takie mam oczekiwanie, że coś jest przyspieszane względem finansów. Może ktoś tutaj chce coś spłacić, tak? Kto spłaca przyspieszanie, ale też karty pokazują, że u was jest wsparcie w rodzinie, tak żeby zamknąć swoje, powiedzmy, najważniejsze potrzeby. O to, jeśli ktoś o to się martwi, to tutaj o to się nie trzeba martwić. Tutaj my widzimy obfitość, wszystko na swoich miejscach, rodzina w komforcie, w dostatku. Może być takie przyspieszanie, tak, chęć na przykład dostać rezultaty szybciej, jakieś dostać na przykład jakieś pieniądze szybciej. No i też tutaj pokazano u niektórych, jak to się mówi, czas to pieniądze. Jeżeli więcej zrobicie na czas, tak, więcej może być i finansów w tym miesiącu. No generalnie pokazano wsparcie od kogoś. Też. To może być wsparcie od rodziny, od starszych członków rodziny nawet. No tutaj bardziej w komforcie w takim, w samopoczuciu. To mogą być oczywiście i finanse. Znaczy rozwój u nas osobisty. Teraz czego się uczymy, czego warto się nauczyć, to może świadczyć o wystawianiu priorytetów, o dokonywaniu prawidłowych wyborów. Czegoś trzeba przestać się bać. I albo brać na siebie odpowiedzialność za, jakby tutaj, nie to, że szybko podejmować decyzje, bo to też nie zawsze prawidłowe, ale nie bać się podejmować decyzje. No, my nieraz tak mamy, że żeby pójść w coś nowe, na przykład pójść w nową drogę, wybrać coś nowego, musimy zgodzić się na to, że coś musimy też i stracić poprzez to. Więc tutaj na rozwój osobisty, nauka, dokonywanie wyborów. Następna u nas karta pokazuje rozwój duchowy, czyli na poziomie mentalnym, co dla was ta praca. Tutaj jest taka troszeczkę magia w tym, więc to, co robicie, to daje wam energię, to daje wam możliwości rozwoju. Więc nawet jeżeli wy nie lubicie tą swoją pracę, ona na pewno służy ku waszemu dobru, dla waszej duszy, dla waszego rozwoju. Ta karta mówi, że na dobrej drodze jesteście, jeżeli chodzi o sprawy takie duchowe. Znaczy, co u nas w pozytywie, co dobrego, co was pocieszy? To jest karta świat, czyli to kontakty z ludźmi, też ta karta takiej, wiecie, samoakceptacji. Być może nawet możecie siebie czuć jakby inaczej niż zawsze, ale to na plus oczywiście stan emocjonalny. I też jakby możecie mieć odczucie, że się wyróżniacie od innych ludzi. I to nie wasz minus, to raczej wasz plus. Też to taka indywidualność swoje i też dla niektórych z was to karta, która może świadczyć o reklamie na przykład waszych usług, to może chodzić o internet, o pokazanie siebie światu. Zobaczcie, jaki ja jestem albo jaka ja jestem. Ja potrafię to i to. No, to jest też taka
doceniania swojej wartości, swojej indywidualności i wykorzystywanie tego w dobrym kierunku, w prawidłowym kierunku. Co w negatywie? Tutaj, w negatywie, karty pokazują, że zanim naprawdę osiągać większe rezultaty, tutaj być może trzeba rozczyścić jakąś drogę. Są kamienia na drodze, jakby nad czymś trzeba jeszcze popracować. Tak jest pokazane. Taki rozkład. Piszcie, co u Was. Ja chyba robię pierwszy raz taki rozkład, więc napiszcie, czy mniej więcej to rezonuje, jak to dla Was w ogóle taki format filmików. Dziękuję bardzo. Ja przechodzę do następnej części. Witajcie dwójeczki. To będzie Wasz rozkład na pracę, finanse, rozwój osobisty na najbliższy miesiąc. Ogólna energia, ogólne tendencje. Tak. Następna u nas karta pokaże kontakty międzyludzkie, komunikacja. Tutaj ja widzę, że u niektórych pokazuje się nawet nowa praca, albo nowe źródło dochodu, albo nowa współpraca, nowy projekt. Następna u nas karta pokaże albo działalność tutaj, tak. A następna u nas karta pokażą finanse, tak? Na najbliższy miesiąc Wasze finanse. Wasze finanse na najbliższy miesiąc. Rozwój osobisty. Rozwój duchowy. Następna nas karta. Co w pozytywie, co dobrego ten miesiąc dla Was przyniesie pod kątem pracy? Co w negatywie może być? Znaczy ogólna energia, paść, pentakli. Karta nowych początków, stabilnych początków, przyjście nowych osób w Wasze życie, nowych, to też mogą być szkolenia, nowi klienci na przykład, nowi ludzie w Waszym otoczeniu. Dla niektórych z Was nawet początek nowego projektu, nowa współpraca z kimś, ponieważ na kontakty międzyludzkie u Was wychodzą nowe energie. Też pokazane, jeżeli wy pracujecie, gdzie jest szefostwo, tutaj może być zmiana szefostwa na przykład przełożonych albo nowe kontakty z przełożonymi. No i tak jak powiedziałam, nowe osoby, tak? Możecie poznać nowe osoby albo w tym miejscu, gdzie pracujecie, mogą tutaj wpłynąć nowe energie, nowe osoby. Tak jest pokazane. Znaczy sprawy finansowe, przepiękna energia. Tutaj jest pokazane, że być może ktoś z Was nawet będzie chciał wziąć troszeczkę więcej pracy, albo już braliście na przykład więcej pracy dodatkowej, być może w domu nawet ktoś pracuje albo brał pracę do domu i to Wam oprocentuje. Jest możliwość odłożenia finansów, odłożenia pieniędzy. Tak, pokazana karta. Jak najbardziej tutaj w porządku, jeśli chodzi o finanse. Rozwój osobisty, czego się uczyć albo czego warto się nauczyć, dlatego żeby no, lepiej się rozwijać w swojej dziedzinie. Tutaj pokazano czas na współpracę i u Was w sumie tutaj to i wychodzi. To jest nowa współpraca, nowe na przykład kontrakty, nowe
doświadczenia, to się wiąże z ludźmi. Z ludźmi. Dogadywać się tutaj. Dogadywać się trzeba się nauczyć. Albo teraz, albo już to umiecie, karty pokazują to. Jeżeli chodzi o sferę duchową, co dla Was ta praca niesie? Ta praca daje Wam pewne doświadczenie, to jak nauka dla ewolucji Waszej duszy, ponieważ Was mieczy tutaj, tak? Karta pokazuje, że jeśli nawet na tle emocjonalnym, na poziomie duszy jest jakiś dyskomfort, to tutaj też ma to posłużyć ku Waszemu dobru. Musicie czegoś się nauczyć tutaj na tle mentalnym, na tle duchowym, co Was wzmacnia, co Was wzmocni, co przyniesie dla Was nowe możliwości. To może się wiązać, tak jak powiedziałam, z kontaktami z ludźmi, to jest tolerancyjność większa na przykład do ludzi, to jest też tolerancyjność do siebie, akceptacja siebie, że my też wszystkim nie możemy się podobać. Tutaj pracować, tak, dogadywać się, tworzyć projekty, nie patrząc na okoliczności zewnętrzne. Tak, jeśli. A co w pozytywie? Piątka pentakli. A co dla Was w pozytywie, jeżeli chodzi o tą pracę? Tutaj karta, być może u Was nie będzie niepotrzebnych wydatków, tak? Wydatków, czyli jakby na coś nie wydajecie, to co na przykład nie jest potrzebne, nieskuteczne, jakieś nieracjonalne zakupy, u Was bardziej mądre podejście do finansów, Wy je odkładacie. Tak, nawet jeżeli to nieduża ilość pieniędzy, ja w ogóle polecam, jeżeli jest możliwość chociażby troszeczkę sobie odkładać, to jest nawet dla naszej psychiki, dla naszego uspokojenia ważne. Kiedy my wiemy, że pieniądze są, tak, bo nieraz jest taki strach, że nam na coś zabraknie, tak, kiedy my mamy gdzieś tam w naszym kąciku odłożoną pewną kwotę, nawet niedużą, to działa pozytywnie, energetycznie i na psychikę naszą. W negatywie co? W negatywie karta może tam mówić o tym, że albo stres, albo otoczenie może powodować u Was jakieś zbędności, tak? Chęć do tego, żeby stres sobie zdjąć na przykład zbędnym jedzeniem, zbędnym czymś, co niekoniecznie jedzenie, może jeszcze czymś, co byłoby niekorzystne na przykład dla zdrowia, niekorzystne dla Was, dla czegoś, bo to wyszło w negatywie. No weźmiemy Wam radę jeszcze, mi się chce wziąć radę też. Dla Was na najbliższy miesiąc rada. Dla niektórych to może być praca, współpraca z mężczyzną, albo uregulować jakieś sprawy z mężczyzną, albo za pomocą mężczyzny, albo też Wasza energia. Król kielichów to jest taka energetyka, asertywność, to jest miłowanie siebie, miłowanie przestrzeni, to jest miłość do tego, co robisz. Albo tutaj tak. No, taki rozkład. Piszcie, jak to z Wami rezonowało, czy nie. I ja przechodzę do następnego czytania. Dziękuję. Witajcie, trójeczki. To będzie Wasza prognoza. Praca. Finanse, rozwój osobisty na najbliższy miesiąc. Ogólna energia. Kontakty międzyludzkie. Sfera finansowa.
rozwój osobisty, rozwój duchowy. Co dobrego dla Was ten miesiąc przyniesie? Co w negatywie może być? Czego nie robić? Czego unikać? Znaczy ogólna energia. Karta mówi o tym, że praca może źle wpływać na Wasze samopoczucie, na stan emocjonalny, na nawet na zdrowie. Tak, jest pokazane, jakby energetycznie możecie się czuć wyczerpani, więc tutaj profilaktycznie trzeba dbać o zdrowie, wzmacniać się maksymalnie na ile to się da, ponieważ karta taka dość skomplikowana. Naprawdę wychodzi na takie wyczerpanie. Być może nawet ta karta nieraz pokazuje, kiedy człowiek ma mało odpoczynku, a później już po prostu jak odcięty od, jak to wyłączy się, tak? Taki jakby brak energii. Znaczy kontakty międzyludzkie. Jest pokazane, że być może do Was może ktoś zwracać pomoc, albo też ta karta mówi, jeżeli sobie z czymś nie radzicie, to jest normalnie, jeżeli zwrócicie się o pomoc albo podpowiedź do osoby, która ma na przykład doświadczenie, albo która może Wam pomóc w tym. Szczególnie jeżeli pracujecie gdzieś, jest ktoś, kto naprawdę za to odpowiada i może Wam takiej rady udzielić i takiej pomocy, ponieważ jest ryzyko jakiegoś wyczerpania. Generalnie karty pokazują, że jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, z tym sobie będziecie radzić, ale nie bierzcie za dużo na siebie po karcie mag. Tak, mag to ja mogę, ja wszystko zrobię, tak? Tak mówię, ponieważ na negatywne rzeczy u Was wyszła karta Hierofanta. Tutaj tak, jeśli w czymś nie macie doświadczenia, albo nie znacie tego jeszcze dobrze, albo macie jakieś wątpliwości, zapytajcie u osoby doświadczonej, sprawdźcie, nie wiem, źródło informacji, żeby Wasze jakieś zbędne czyny nie doprowadziły do jakichś błędów i do złego samopoczucia. Tak jest pokazane. Sfera finansowa. Sfera finansowa, niespodzianki, możecie dostać na przykład prezent albo dla kogoś szykować prezent. Generalnie karta mówi o balansie, o porządku, niezależnie od tego, ile macie pieniędzy, ile zarabiacie, to tutaj pokazane, że rozsądne podejście do tego i umiarkowane. Jeżeli ktoś coś na przykład spłaca, to jakby część wy spłacacie, część wykorzystujecie, albo część odkładacie. Tutaj idzie jak na dwa źródła. Porządek w sprawach finansowych. Sfera, znaczy rozwój osobisty. Czego trzeba się nauczyć, albo czego się uczycie, żeby pracować jeszcze bardziej skutecznie. Tutaj pokazane, że na Was źle wpływa też może środowisko, gdzie Wy pracujecie, ciężkie energie. No ono nieraz wychodzi, jeżeli ktoś w jakichś szpitalach pracuje albo z chorymi ludźmi, po prostu takim ludziom trzeba wzmacniać się jakby więcej. I jeszcze to i specjalne i ćwiczenia, i energetycznie, i zdrowotnie poprzez, jak to się nazywa, odżywki specjalne. Powiem, że ja w swoim czasie to bardzo lekceważyłam. Myślałam, że zdrowie, odżywianie wystarczy, że nie trzeba jakby tam niczego uzupełniać. I to właśnie był mój błąd. Tak, o zdrowie trzeba dbać jakby holistycznie, ktoś mi napisał. Czyli my robimy takie jakby z każdej strony, o tak.
Więc tutaj o to zdrowie mi przyszły informacje i też karty pokazują czas popracować ze swoimi strachami, czego wy się boicie, ponieważ tutaj wasz rozwój na przykład w tej dziedzinie, gdzie wy pracujecie, ponieważ w każdej dziedzinie można się rozwijać, niezależnie od zawodu, mogą wam przeszkadzać wasze strachy, wasze ograniczenia. Możecie nawet widzieć nieraz sytuację gorzej, niż ona jest naprawdę. Rozwój duchowy, co dla was ta praca. Też wy tutaj wychodzicie, albo wy ludziom możecie dużo w tej pracy dać, pomóc, pokazać coś, jak również wy też tutaj macie pewne jakby doświadczenie jako uczeń, jako obserwator. Czyli takie doświadczenie też jest wam potrzebne na danym etapie. Nawet jeżeli praca, którą wy nie lubicie i chcecie zmienić. Jeśli w ogóle u nas nie wychodzi zmienić jakąś pracę, nam by się chciało, tak, to tutaj bardzo ważne też zrozumieć, dlaczego wy jesteście w tym miejscu. Co wam to miejsce chce przekazać? Bo bardzo często, kiedy rozwiązujemy wszystkie karmiczne węzły, one raz spokojnie się kończy i my wchodzimy w nowy etap swojego życia i do nas przychodzi i lepsza praca. Ale kiedy nie walczymy, nie boimy się, ojejku, jaka jest niedobra praca, jak ja tutaj zmęczona, jak ja tutaj cierpię, kiedy my rozumiemy, dlaczego naszej duszy to doświadczenie. Tak, znaczy, no to na temat tej karty powiedziałam. Tutaj sprawdzać informacje, tak, które wy przekazujecie, które wam przekazują. Tak, tutaj nie myśleć, że jest tylko jedna ostateczna prawda. Też ta karta mówi, że pozwólcie ludziom mieć swoje zdanie, pozwólcie ludziom być innymi absolutnie od was, jako również nie bójcie się być innymi, nie bójcie się mieć swoje zdanie, wy nie musicie podobać się wszystkim. A ta karta u nas na co dobrego, co was pocieszy? Dobre informacje, coś was pocieszy. Tutaj może być dodatkowa jakaś kwota dla was, prezent, przyjemna niespodzianka. Też ta karta może świadczyć o wyjazdach. Możecie gdzieś pojechać, to się wiąże z pracą. No i też ta karta świadczy nieraz o poznaniu nowych, ciekawych osób. I tak jak powiedziałam, przyjście dobrych informacji, ponieważ rycerze u nas zapowiadają zmiany, przyjście informacji, więc tutaj w pozytywie u was może być nawet ciekawa znajomość. Tak. Weźmiemy wam kartę rady jeszcze. Kartę rady też weźmiemy. Mam na najbliższy miesiąc. Szóstka. Ta karta mówi o tym, programujcie siebie na sukces, na powodzenie. Wierzcie w siebie. Wy dużo potraficie. Są ludzie, którym wy po prostu się podobacie, którymi wy jesteście zachwyceni. Aniu, źle powiedziałam, nie wy jesteście zachwyceni, którzy są wami zachwyceni, jako również też nie bójcie się przyznawać komuś rację, nie bójcie się kogoś pochwalić, kto robi coś dobrze. I tak, taka energetyka tutaj. I też jeśli jakieś sukcesy, ta karta, ona nieraz taka, wiecie, ona fajna, mówi o zwycięstwach, o sukcesach, ale też jeżeli te sukcesy macie, podziękujcie tym, kto wam pomógł. Nie bierzcie tylko na siebie. No tak. Bardzo dziękuję wszystkim, kto był ze mną. Piszcie, czy rezonował ten rozkład z wami. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.